2 września 1944 roku, kiedy na Starówkę wkraczały oddziały niemieckie i kolaborujące z nimi oddziały ukraińskie, Własowców. Były też oddziały brygady Dirlewangera złożone z kryminalistów. Powstańcy już wtedy wycofali się kanałami do Śródmieścia i na Żoliborz, zabierając ze sobą część rannych. Na Starówce została ludność cywilna w ilości, różnie to podają, kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet tysięcy, oraz została bardzo duża grupa ciężko rannych i chorych, którzy nie nadawali się do transportu kanałami. Wtedy na Starym Mieście, o ile sobie przypominam, istniały trzy szpitale. Szpital centralny na Długiej 7, drugi szpital na Miodowej 23 i trzeci, no, to był mały szpitalik wytwórni papierów wartościowych na Konwiktorskiej. Większość obsługi szpitali, a więc lekarze i pielęgniarki, wyszli również kanałami do Śródmieścia. Taki był rozkaz dowództwa. Natomiast zostało się, ja tutaj mam takie bardziej szczegółowe dane na temat szpitala Długiej, tam zostało się zaledwie kilku lekarzy, no i trochę pielęgniarek szpitalnych. Na Starym Mieście zostawały się również też niewielkiej ilości sanitariuszki poszczególnych oddziałów. One zostawały się właściwie wbrew rozkazowi dowództwa. No, jeśli chodzi o mnie, to ja należałam właśnie do tej grupy sanitariuszek razem z moją koleżanką Janiną Gruszczyńską. Trzecia z nas, Wisia Konopacka, miała oficjalne zezwolenie na pozostanie z rannymi. Zostałyśmy się dlatego, że nie zostali zabrani do kanałów ciężko ranni nasi koledzy, w tym jedna sanitariuszka. Było razem 5 osób w naszym punkcie sanitarnym na Kilińskiego 1. No i kilka kolegów było na ulicy Długiej, tam leżeli w piwnicach. Niemcy weszli 2 września, tak jak mówiłam, z samego rana. To była godzina, no trudno mi powiedzieć, 7-8 mniej więcej rano i w każdym razie już było jasno. Rozchodzili się do poszczególnych domów, do bram, na podwórza i nawoływali ludność, prawda, która tam się ukrywała w piwnicach, do wychodzenia z domów. Były groźby, że jeżeli ktokolwiek zostanie się w piwnicy, zostanie natychmiast rozstrzelany, a domy zostaną spalone. Więc ludność była przygotowana właściwie już do wyjścia. Tam ludzie mieli te spakowane jakieś walizeczki, tobołki. Zwykle to były jakieś starsze kobiety, starsi mężczyźni. Kobiety z małymi dziećmi. No jeżeli byli jacyś młodsi mężczyźni, to zostawali dlatego, że była żona w ciąży czy matka staruszka, prawda? No ale na ogół to była ludność cywilna, tak jak mówię, raczej starsi albo dzieci. No nie wiedziałyśmy, co mamy robić, bo naszych te osób, którymi żeśmy się opiekowały, były 5. Mogłyśmy uratować tylko jednego, żeby go wynieść, prawda, na tych noszach. Dlatego zdecydowałyśmy się z Janką pobiec do szpitala na Długą, który tam się znajdował już bardzo niedaleko, żeby się zorientować, jaka tam jest sytuacja, bo wiedziałyśmy, że tam jest przecież kilkuset rannych. Leży tam, no więc co tam się dzieje. W
wpadłyśmy na dziedziniec tego szpitala, spotkałyśmy ojca Tomasza Rostworowskiego, który nam poradził, żeby tych naszych rannych przenieść do szpitala właśnie na Długą. Tam już byli Niemcy. Ojciec Rostworowski i lekarz Edward Kowalski, który tam się został, obaj świetnie mówili po niemiecku i przychodzącym oficerom tłumaczyli, że to jest szpital cywilny, że tu nie ma wojskowych. No jakiś czas, można powiedzieć, był względny spokój. Pozwolono na pielęgniarkom, które tam się zostały, na robienie opatrunków. Tam zresztą do tego szpitala dołączyły też sanitariuszki, które się zostały. Więc robiło się opatrunki, pozwolono na rozdawanie jakiegoś posiłku. Pamiętam, że jakąś tam zupę gotowano w kuchni i rozdawano. I wydawało się, że ci, którzy tam są, prawda, w szpitalu, są względnie bezpieczni. Ale wiedziałyśmy, że w okolicznych domach, w piwnicach, na parterach pozostali przecież ranni, niektórzy bez żadnej opieki, których trzeba ratować. Więc kiedy w pewnym momencie znalazłyśmy już po przeniesieniu tych naszych kolegów do szpitala na Długą, a układałyśmy ich na pierwszym piętrze, dlatego że piwnice i partery tego budynku były zajęte przez rannych, bo w czasie bombardowań, ostrzeliwań tych z górnych pięter znosiło się na dół, prawda? No ale były wolne miejsca na pierwszym piętrze, tam były dosyć duże sale. Te takie mniej zrujnowane były od podwórz. I tam na to pierwsze piętro przeniosłyśmy tych naszych pięciu rannych z Kilińskiego 1. No, została przy nich Wisia i pani Irena Fariaszewska, a my z Janką jeszcze tam poszukiwałyśmy, wiedząc, gdzie są magazyny szpitalne i tak dalej, różnych takich rzeczy, które będą nam potrzebne, prawda. I na dziedzińcu spotkałyśmy przybiegającego ojca Rostworowskiego, który był taki jakiś zdyszany, bardzo jakiś taki zdenerwowany. Zawsze był, o ile pamiętam go, bardzo właśnie spokojny i opanowany. I zwrócił się do nas: dziewczynki, pali się oficyna na Kilińskiego 3. Tam leżą harcerze od Gustawa i trzeba ich ratować. Ja sam nie jestem w stanie pomóc. Więc wyciągnęłyśmy z Janką noszę spod trupa jakiejś takiej tęgiej kobiety, bo te zwłoki, trupy były układane w czasie powstania również na tym dziedzińcu przed pochówkiem. Wyciągnęłyśmy te nosze i pobiegłyśmy z ojcem Rostworowskim tam na Kilińskiego 3. Front tego budynku był już rozwalony bombami do samych piwnic. Natomiast do oficyny dochodziło się przez bramę Kilińskiego 1 i takie bardzo rozległe podwórze, zamienione zresztą na cmentarzyk. Tam się chowało tych zmarłych. Ojciec Rostworowski doprowadził nas do klatki schodowej tej oficyny, do drzwi na parterze. Tam stało dwóch jakichś żołnierzy niemieckich. Zapytał się po niemiecku, czy pozwolą nam zabrać rannych. Pozwolili. Weszłyśmy z Janką do korytarza takiego długiego. Ojciec Rostworowski się wycofał penetrować te najbliższe okolice, czy tam ktoś jeszcze nie został. Myśmy weszły same do tego korytarza. Po lewej stronie były drzwi do poszczególnych pomieszczeń. Przez te rozwalone drzwi zobaczyłyśmy buszujących Niemców. Otwierali tam jakieś szafy, wyciągali szuflady, pewno szukali jakichś cenniejszych rzeczy. Na końcu tego korytarza była kuchenka. Wiedziałyśmy, że tam leżą ci ranni.
Na wprost drzwi stały dwa łóżka, na nich leżało dwóch takich młodych mężczyzn. Jeden ciężko ranny z ręką i nogą w szynie, no bandażowany, prawda, niemalże od dołu do góry. Drugi też był ciężko ranny, miał nogi w bandażach, obandażowaną głowę. No jedno słowem, ci wiadomo było, że oni ruszyć się nie mogą, sami iść nie mogą. A trzeci leżał na materacu, na podłodze, tam pod oknem. W tym pokoju było dwóch SS-manów stało. Wydawało mi się, że jeden z nich to miał jakiś stopień no, podoficera, prawda? Nie, to nie był żołnierz, bo on tam dyrygował tym wszystkim, prawda? No i zapytał się nas po niemiecku. Janka niemiecki znała. Zapytał się, a po co żeście przyszły? Więc Janka tak pewnym głosem, ale tak z pretensją, co za pytanie? Przyszłyśmy zabrać rannych, bo przecież dom się pali. No chciałyśmy ich zabrać do szpitala, mają się żywcem spalić czy co? Tak, taki był jej ton. A ten SS-man się żachnął, powiedział, że to są bandyci i oni i tak zaraz zostaną rozstrzelani, a my mamy się wynieść. Ale nie ruszyłyśmy się z miejsca. Janka, aha, jeszcze ten SS-man miał taki pistolet maszynowy, podsunął pod nos jednemu z tych chłopaków ten pistolet i powiedział, o, bo cały czas mówił zresztą po niemiecku, o, ty dobrze wiesz, jak z tą bronią się obchodzić, tyś nieraz do nas tego strzelał. Ja wiem, wam to z samolotów zrzucali. No Janka się włączyła, że to nie są żadni bandyci, że to są cywile wyniesieni, odgrzebani spod gruzów tego sąsiedniego domu. A ja wiem, u was wszystko cywile i u was wszystko spod gruzów. Tak do niej się odezwał. No Janka jakoś nie przejęła się tym i zaczęła tłumaczyć. Oczywiście ja niemieckiego nie znałam, więc nie mogę powtórzyć tej całej rozmowy. To trudno, to nie było nawet rozmowa, a to był kłótnia. Ona się o tych rannych wykłócała, bo po tonie, bo po jej, że tak powiem, to nie po tym okrzykach tego Niemca, który tam pokrzykiwał, ale ona mu tak samo mniej więcej odpowiadała, że to była jakaś no, nie rozmowa, jakaś kłótnia. Ona się wykłócała o tych ludzi. No to dosyć długo trwało. Ja stałam z boku, prawda, nie brałam w tym żadnego udziału, nie znałam niemieckiego. Patrzyłam na tych chłopców. Oni w ogóle się nie odzywali. Zastanawiałyśmy się, ja się zastanawiałam, czy oni w ogóle znają niemiecki, czy oni, prawda, słyszą to wszystko. No ale oni się nie odzywali, leżeli tak z przymkniętymi oczami. No Janka tam ciągle jakoś tłumaczyła. No a jakoś mnie się żal zrobiło, nie wiem, ogarnął mnie jakiś żal. I popłynęły mnie łzy z oczu. Tak się jakoś odwróciłam do okna, żeby nikt tego nie spostrzegł. No ale ten SS-man, który tam stał obok mnie, to zobaczył. I zwrócił się do mnie po niemiecku, warum, nie wiem, weinen Sie, czy coś takiego. Ja znałam tylko słowo warum, że to jest dlaczego. Więc się domyśliłam, że on się pyta, dlaczego ja płaczę. Więc ja mówię, że nie, bo począstałam przecząco głową, że nie. No Janka podchwyciła ten mój gest i usłyszałam jej słowa po niemiecku, które potem mnie przetłumaczyła. Ona przecież wcale nie płacze, a te łzy to są tylko od tego dymu, którego
pełno wszędzie. Tam tego dymu za dużo nie było, ale dom się palił od góry i ten ogień schodził, prawda, coraz niżej. No, spadały jakieś palące się części futry, no nie wiem, prawda, więc trochę tego dymu było. No ale zarówno ja, jak i Janka wstydziłyśmy się naszych, no tego załamania, prawda. No i ten Niemiec, ten SS-man, który tam stał, prawda, i tak się upierał, że to są bandyci, nagle wybuchł takim śmiechem jakimś takim gwałtownym. Potem zrobiła się cisza, nie wiedziałyśmy, co to wszystko znaczy. No i po tam krótkim czasie powiedział już takim spokojnym głosem: dzielne jesteście dziewczyny, pozwalam wam ich zabrać. Janka uśmiechnęła się do mnie, mrugnęła, prawda? No i powiedziała: no to Baśka, pomóż. Więc podeszłam tam do jednego z tych chłopców, tego, który był najciężej ranny. Przeniosłyśmy go z tego łóżka na nosze, bo przed tym to nam się kilkakrotnie zdarzało, że chciałyśmy tych chłopców z łóżka przełożyć na nosze, ale ten SS-man nam nie pozwalał. No więc zabrałyśmy tego chłopaka i przeniosłyśmy go na tych noszach do szpitala na Długiej, z tym, że już nie taszczyłyśmy go na pierwsze piętro, a położyłyśmy w tej bramie, która łączy się ulicą Długą z podwórzem. Tam żeśmy na jakimś zdobycznym materacu go zostawiły na ziemi. No, nie chodziłyśmy na górę, bo spieszyłyśmy się, żeby tam tych dwóch czasami nie rozstrzelano. Więc doszłyśmy na tego Kilińskiego, właśnie do tej oficyny. No i zabierałyśmy tego drugiego, który też był właśnie ciężko ranny, też na te nosze. No a ten trzeci, który był ranny w kolano, no on też nie bardzo mógł chodzić, ale był najlżej ranny, zerwał się z tego swojego posłania. No chociaż tłumaczyłyśmy się, że na pewno jego nie zostawimy, że na pewno po niego przyjdziemy. No ale on może nie dowierzał, może nie chciał sam zostać z tymi Niemcami. Chwycił się jakoś mnie za szyję, drugą ręką złapał mnie za ramię. No ja miałam obie ręce zajęte tymi noszami. No i tak, kuśtykając na tej jednej nodze, szedł z nami do szpitala. Więc doszłyśmy we trójkę, prawda, do tego szpitala. Ta droga, mimo że ona już była krótka, ale nie była łatwa, dlatego że cywile byli pędzeni ulicą Podwale właśnie od Freta. No i myśmy szły tak trochę przeciwko prądowi tych ludzi. Po drodze jeszcze był jakiś lej po bombie, który trzeba było ominąć. No ale dałyśmy sobie radę i tych dwóch chłopców położyłyśmy obok właśnie tego pierwszego. I oni tam w tej bramie zostali. A same pobiegłyśmy jeszcze na Kilińskiego 3, wiedząc, że tam jest tych kilkunastu jeszcze rannych, prawda, harcerzy. No tam było ciemno, myśmy miały tylko ze sobą zapałki. Szukałyśmy przede wszystkim takiej łączniczki czy sanitariuszki o pseudonimie Kozak, o której nam powiedział ojciec Ostworowski. To była bardzo dzielna dziewczyna i ojciec Ostworowski wiedział, że ona tam gdzieś leży. No ale jakoś dojście do niej było takie dosyć zawiłe. No było przede wszystkim ciemno. Natrafiłyśmy jednak na jakiegoś takiego niemieckiego, chyba podoficera, który tam z latarką penetrował tę piwnicę, no i oświetlał nam drogę. No był jakiś taki, wyczuwałyśmy, życzliwy dla nas. Także szukał tej dziewczyny, prawda, razem z nami, z tą latarką. Doszłyśmy tam do niej, ona tam leżała
razem w tym samym pomieszczeniu, w tej samej piwnicy, jeszcze było dwóch mężczyzn, jakichś cywilów chyba. No i zabrałyśmy tą całą trójkę, wyniosłyśmy z tych piwnic i już też nie taszczyłyśmy do szpitala, tylko ułożyłyśmy w bramie na Kilińskiego 1. No znowu żeśmy się spieszyły, żeby zdążyć jeszcze zabrać resztę. No i następnie po kolei z tej oficyny, z tych piwnic zabrałyśmy resztę. Z tym, że mówię, panowały ciemności, myśmy tam nawoływały, wiedząc, że tam oni leżą w tych piwnicach, nawoływały, mówiły, że prawda, przyszłyśmy ze szpitala, chcemy zabrać, ale oni się w ogóle nie odzywali, no, nie chcieli zdradzić, nie byli pewni kto, prawda. No ale świeciłyśmy sobie tymi zapałkami, byłyśmy ubrane w białe fartuchy z opaskami Czerwonego Krzyża, bo jak okazało się, że jak żeśmy weszły na tą długą do szpitala, to okazało się, że są czyste, białe fartuchy i ta obsługa szpitala została w te fartuchy ubrana i to nas chroniło przed tym, żeby nam Niemcy gdzieś tam na ulicy czy z podwórza nie zgarnęli, prawda, i nie wyrzucili z ludnością. Więc miałyśmy te białe fartuchy, opaski Czerwonego Krzyża, no mówiłyśmy po polsku. No i tak właściwie trochę po omacku zgarniałyśmy tych chłopaków na nosze i wynosiłyśmy ich z tych piwnic tam właśnie do tej bramy na Kilińskiego. Kilku ostatnich to nawet nie przeniosłyśmy do tej bramy, tylko układałyśmy już przed wejściem do piwnic na ulicy, prawda, no przed wejściem na tą klatkę schodową, bo znów chodziło nam o czas, bo jednak już się z góry tam spadały te na nich płonące iskry, te kawałki płonącego drewna, no i ogień jakoś coraz bardziej zniżał się do dołu, więc chodziło o to, żeby wszystkich wynieść. No i ci właśnie, którzy tam leżeli przed tym wejściem, oni byli... Byli niektórzy w bieliźnie, prawda, no, do połowy nadzy, że tak powiem. Leżeli na tych gruzach, spadały na nich te iskry. Było już gorąco i oni się sami odczołgiwali, aby dalej od tego ognia, prawda. Nawet nas nie prosili o pomoc, jakoś tak jedni, tak widzę ten obraz, mam przed sobą. Niektórzy się podciągali na łokciach, inni tam jakoś w inny sposób, prawda, przenosili się, no bo chodzić przecież nie mogli. Więc potem wszystkich spod tego domu przetargałyśmy, niektórych na nożach, innych na kocach, do tej bramy. Oni tam w tej bramie już się wszyscy nie mieścili. Część została tuż przed bramą, pod gołym niebem, prawda? No i wydawało nam się z Janką, że to już jest najtrudniejszy odcinek, mamy za sobą. No, kiedy stałyśmy w tej bramie i już miałyśmy zamiar po kolei wszystkich przenosić do szpitala, a przyznam się, że byłyśmy straszliwie jakoś już zmordowane. Najcięższe do wynoszenia to były te schody drewniane, zakręcone. No więc byłyśmy, można powiedzieć, u kresu sił, no ale uważałyśmy, że damy radę. Z tym, że nawet żeśmy się do siebie nie odzywały, bo głos nam drżał z tego. Wszystko w nas drżało z tego zmęczenia strasznego. No i kiedy stałyśmy już w tej bramie, no wiedząc, że no z tym zamiarem, że już do szpitala to jest ten ostatni odcinek, zobaczyłyśmy
bo ta brama wychodziła na wprost ulicy Podwale akurat. Także była ta doskonała widoczność i zobaczyliśmy, że z tego szpitala wyjściem na Podwale wychodzi personel. Wychodzą pielęgniarki, które prowadzą rannych. Na początku szedł ten lekarz Edward Kowalski i wśród tych właśnie pielęgniarek, sióstr zobaczyłyśmy naszą koleżankę Wisię, która prowadziła no, z wielkim trudem jednego z naszych kolegów. On nawet nie był z Wigier, on był z innego oddziału, Jurka Szymańskiego. On się opierał jedną ręką jakoś tam, był od Wisi sporo wyższy na niej, a pod drugą rękę miał podłożoną szczotkę do zamiatania. Wiśka, sprowadzając go z góry, chwyciła jakąś tam szczotkę jako szczudło, no i on tam opierał się na Wisi, na tej szczotce i tak szedł. Zwróciłyśmy się do Wisi z zapytaniem, co się dzieje, gdzie was prowadzą, gdzie wy idziecie? Ona taka nieprzytomna odpowiedziała, nic nie wiem, idźcie ratować tamtych. I już wtedy słyszałyśmy pojedyncze strzały dochodzące z pierwszego piętra. A więc zorientowałyśmy się, że nastąpiła egzekucja tych właśnie leżących na pierwsze piętro. Wtargnęłyśmy jeszcze z Janką na dziedziniec tego szpitala. Tam jeszcze przeciskać się musiałyśmy przez tych, którzy wychodzili, bo tam wychodziły i pielęgniarki, i ranni, no taki ledwo, prawda, chodzący. No, wpadłyśmy na ten dziedziniec, dobiegłyśmy do tej bramy, która prowadziła na pierwsze piętro. No, ale tam stało czterech Niemców, czterech żołnierzy i absolutnie nie chcieli nas na górę puścić. Wśród nich stała jakaś pielęgniarka w białym fartuchu i tak z rozpostartymi rękami powiedziała, że tam wchodzić nie wolno. Byłyśmy wściekłe właściwie na nią, bo to Polka, no ale potem żeśmy zrozumiały, że ona nas po prostu chciała uchronić od śmierci. No jeszcze na dziedzińcu, jak żeśmy się wycofały, na dziedzińcu Janka spotkała jakiegoś wysokiego oficera niemieckiego. To było znać po jego mundurze chociażby, jakieś tam odznaczenia. I do niego zwróciła się po niemiecku, że tam został nasz brat, nasz ojciec. No to nie było zupełnie zgodne z prawdą, żeby on nam pomógł tam wejść i ich uratować. No ale to wywołało tylko jego wściekłość. Ryknął na nas, prawda, że tam kobiety i dzieci nosiły broń tym bandytom. U was wszyscy powinni być tu, wszyscy powinni być rozstrzelani. No więc wycofałyśmy się z tego szpitala, znalazłyśmy się na Podwalu i natrafiłyśmy blisko właśnie już tej bramy Kilińskiego 1 na tego podoficera, który nam wtedy świecił latarką. Prawda, jakoś wydawał nam się taki życzliwy, więc zwróciłyśmy się do niego z prośbą, żeby on z nami poszedł do tego szpitala, bo tam została nasza rodzina, coś takiego. No ale on stanął w miejscu, nic nie mówił i wtedy Janka, a był odwrócony do Janki tyłem, zaczęła go popychać do przodu, a ja chwyciłam za rękawy munduru i zaczęłam go ciągnąć do przodu. No i on opierał się z początku, no on pewno sądził, że nic nam nie pomoże, a może nie chciał się narażać, więc się opierał, ale potem już sam z nami szedł, bez żadnego oporu. Już nas nie chcieli ci Niemcy, którzy stali przed wejściem tu od Podwala, puścić do środka, ale ten Niemiec powiedział, że my z nim idziemy, więc weszłyśmy tam do środka, znalazłyśmy się na tym dziedzińcu
I wtedy, o ile za pierwszym razem, to tam jeszcze dużo było tych pielęgniarek wychodzących, tych rannych, którzy tam zwlekali się z tym, z tych, prawda, swoich łóżek i starali się uciekać, to za drugim razem właściwie było zielono od mundurów, to znaczy było bardzo dużo żołnierzy. Oni pewno z góry zeszli może na dół i ta egzekucja już zaczęła się na parterze. Ja nie wiem, ja szłam z zamkniętymi oczami, starałam się wyłączyć swój słuch i przyznam się, że nie zapamiętałam, wie pan, tego obrazu. Tak, starałam się, chociaż tam działały się wtedy straszne rzeczy. No ale nic, zostałyśmy tam w pewnym miejscu na tym podwórzu. Ten Niemiec podszedł do tych, którzy tam stali u wejścia na klatkę schodową. Potem podszedł do nas i powiedział, że tam już nie ma po co iść.